Dobry wieczór Państwu, stadion imienia Ernesta Pola, telewizja Zabrze. Jesteśmy bezpośrednio po meczu Górnika Zabrze w 13. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy, gdzie Górnik Zabrze podejmował na własnym obiekcie Zagłębie Lubin. Wynik bezbramkowy, 0-0. Mecz mógł się podobać, ponieważ były akcje, były sytuacje, natomiast to, co piłka lubi, lubi gole, lubi akcje, które kończą się zdobyciem gola, tam się w meczu nie było. Brakowało też dopingu, bojkot kibiców, który na pewno jest niepotrzebny. Piłkarze potrzebują dobrego widowiska, dobrej atmosfery, dlatego też wierzymy, że to wszystko się ustabilizuje. 6 listopada Zabrzanie mają kolejny mecz wyjazdowy do Radomia, gdzie spotkają się z Radomiakiem. W tym sezonie spotkali się z Radomiakiem już w Pucharze Polski. Zwyciężyła ekipa Jana Urbana 2-0, no i żeby ta kontynuacja miała miejsce, no czas pokaże. W imieniu całej redakcji zapraszamy na te spotkanie, zapraszamy na te wydarzenia. Pozdrawiam, Damian Wilpert.